Cześć, jak tam wasze serduszka, bo moje dziś bije w rytmie czacza. I to, wiecie, nie przez przypadek akurat. Będę dzisiaj mówić o wokalistce Marii Koterbskiej, która była niekwestionowaną gwiazdą lat 50. i 60. Ma na swoim koncie takie przeboje jak Augustowskie noce, Brzydula i Rudzielec, Karuzela, Parasolki, Serduszko puka w rytmie czacza, Wrocławska piosenka, Do grającej szafy grosik wrzuć. I mogłabym pewnie jeszcze chwilę wymieniać. Maria Koterbska była żywą legendą polskiej piosenki. Nazywana królową swingu, a młodemu pokoleniu raczej znane są jej piosenki i chyba nikt się do końca nie zastanawia, kto je wykonywał, bo przecież one już tak weszły do naszej kultury i każdemu wydaje się, że to po prostu stare klasyki. A pani Maria żyje, ma się dobrze i miała naprawdę bardzo ciekawy życiorys, dlatego wraz z pozdrowieniami dla pani Marii serdecznie zapraszam was na odcinek o tej niesamowitej gwieździe. Maria Koterbska urodziła się 13 lipca 1924 roku w Bielsku. Jest córką Janiny i Władysława. Wychowała się w domu, który postawił jej dziadek, ojciec mamy. Jeśli chodzi o jej artystyczne zapędy, to dziedziczyła je zdecydowanie po rodzicach. Jej mama była pianistką, ojciec kształcił się w konserwatorium muzycznym w Krakowie, a następnie sam był nauczycielem śpiewu. Marysia była drugim z trojga dzieci państwa Koterbskich i od dziecka cechowała ją niesamowita żywiołowość. Nie potrafiła usiedzieć w miejscu, zawsze musiała być w centrum wydarzeń. Zawsze była, jeżeli chodzi o grzeczność, trochę w cieniu w stosunku do swojej starszej siostry Jasi, która była ułożona, grzeczna, a nawet niektórzy mówili, że bardziej urodziwa od Marysi. Przyszła gwiazda za to uwielbiała łobuzować, chodziła z obdartymi kolanami i raczej można było jej szukać na trzepaku albo na drzewach, niż grzecznie czekającą na powrót rodziców do domu. Dzieciństwo pani Maria zawsze wspominała dobrze jako okres przyjemny i miły, oczywiście niestety przerwany przez wojnę. Dzieciństwo skończyło się więc, gdy miała zaledwie 15 lat. Wojna obeszła się z nami mało łaskawie. Niemcy zajęli dom, zabrali książki, obrazy, porcelanę. Wyrzucili wszystkich na bruk, wspominała w jednym z wywiadów. Ojciec Marii, który przed wojną był nie tylko muzykiem, ale i nauczycielem, zatrudnił się jako pomocnik szewca, potem jako drwal. Starał się jednak odbudować również środowisko kulturalne. Pewnego dnia został ostrzeżony, że przyjdzie po niego gestapo i zdążył uciec, ale za to cała rodzina została eksmitowana z domu. Tylko dzięki wytrwałości matki udało się im do tego domu powrócić, ale zajmowali jedynie strych i musieli tak naprawdę być służbą dla Niemców, którzy tam wtedy mieszkali. Okupacja nie była jednak pozbawiona dla pani Marii jasnych momentów, ponieważ podczas wojny na jednej z potańcówek poznaje swojego męża, Jana Frankla. I on ratował się pracą jako szofer w wytwórni mydła, aby uniknąć przymusowej wywózki do Niemiec. Wojna jednak kończy się dla nich dobrze. Udaje im się odzyskać dom, wraca do niego również ojciec. Dziewczyna zaczyna tańczyć w balecie. Powojenne życie kulturalne w Bielsku i Białej rozwijało się w zawrotnym tempie. Były to dla mnie, mimo wielu smutnych i tragicznych przeżyć, piękne, radosne i pracowite lata. Dzięki zaangażowaniu rodziców w rozwój sztuki, również ich córka się nią interesuje. Nie marzyła jednak nigdy o tym, żeby zostać piosenkarką. Raczej myślała, że zostanie tancerką lub aktorką. Ostatecznie jednak zaczęła studiować zupełnie inny kierunek – farmację. Choć nawet na studiach, bardziej niż na wykłady, ciągnęło ją do artystycznego środowiska. Mimo wszystko nikt nie spodziewał się tak spektakularnej kariery. Mając 21 lat, młoda Maria trafia jednak do obsady spektaklu Krakowiacy i Górale. Sceniczny debiut jednak odnotowuje kilka lat później, w 1949 roku, w Sylwestrową noc, kiedy to wystąpiła w programie Teatru imienia Stanisława Wyspiańskiego, studenci i aktorzy na odbudowę Warszawy. Miała wtedy 24 lata. Wypadło tam tak dobrze, że po występie pojawiły się pierwsze propozycje, a młoda artystka zrealizowała pierwsze nagrania muzyczne z orkiestrą taneczną Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia. Piosenkarka nagrała tam piosenki Brzydula i Rudzielec oraz Mój chłopiec piłkę kopie,
które z czasem stały się wielkimi hitami. Ona sama zaczęła się już regularnie pojawiać na estradzie, a jej piosenki były puszczane w radio, ponieważ wtedy radio opierało się właściwie w większości na polskiej muzyce. Swój najlepszy czas miała w latach 50. i 60. XX wieku, kiedy to w okresie odwilży po 56. roku w radiu przestała dominować muzyka ludowa i na antenę wróciły piosenki rozrywkowe. Śpiewała je właśnie Koterska. W 1956 roku podjęła współpracę z kabaretem Wagabunda, z którym koncertowała po świecie. Lansowała też liczne swoje hity, na przykład z tego okresu pochodzi Karuzela, Moje ulubione serduszko puka w rytmie cza-cza, a także Do grającej szafy grosik wrzuć. I oczywiście występowała też w największych polskich festiwalach, jak Festiwal w Opolu, Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze czy Festiwal w Sopocie. Miała też epizod aktorski, więc w pewnym sensie spełniło się jej marzenie z młodości. Wystąpiła w filmach Sprawa do załatwienia oraz Irena do domu. Była pierwszą, która odważyła się niegdyś przełamać dziarski styl odtwórczy, lansując piosenkę intymną, nieraz nawet półpoetycką czy satyryczną, pisał o niej Lucjan Kydryński. Jej repertuar i zdolności interpretacyjne były bardzo bogate, a jedno wynikało z drugiego, ponieważ przez to, jak świetnie odtwarzała swoje piosenki i teksty, to znajdowały się też najwybitniejsze osobowości, które chciały dla niej tworzyć. Teksty dla Marii Koterskiej pisali Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, a publiczność później mogła podziwiać jej rytmiczność, styl, niebanalność. No i oczywiście wielki czar, którego znakiem rozpoznawczym był jej gigantyczny wręcz uśmiech. Naprawdę trudno znaleźć zdjęcie, na którym pani Maria się nie uśmiecha i od razu widać, że jest mega sympatyczną osobą, a jeszcze na tych starszych zdjęciach ta jej ogromna czupryna. To też jest jej znak rozpoznawczy i naprawdę aż miło się patrzy na te zdjęcia. Była wielką gwiazdą i to się wiązało również z zaproszeniami do telewizji. Wystąpiła w tak popularnych programach jak na przykład Zgaduj Zgadula czy Podwieczorek przy mikrofonie, no i oczywiście wielu, wielu innych. Ale wydawać by się mogło, że ta dobra pasa już się nigdy nie skończy i że wszystko w przypadku pani Marii będzie prowadzić do kariery przez długie, długie lata. Tym bardziej, że zaczęły pojawiać się nawet głosy, że może tutaj będzie szansa na karierę międzynarodową, kiedy w 1961 roku odbyła turnę po Związku Radzieckim. I był to pierwszy zespół, który przecierał ścieżki do radzieckiej publiczności. Maria Koterska, bo nie mogło być chyba inaczej, została tam przyjęta naprawdę ciepło i publiczność darzyła ją dużą przychylnością. Potem pojawiły się również propozycje z Rosji, ale trzeba przyznać, że pani Maria była bardzo zawsze związana ze swoją rodziną i nie tylko z nią, ale również ze swoim miastem. Zawsze mieszkała w Bielsku i nie chciała wyjeżdżać na wschód. No i to wszystko spowodowało, że właśnie nastąpił krach w tej karierze, która wydawała się niezachwiana. Pewnego dnia pani Maria została wezwana do Warszawy. Do katowickiej rozgłośni radiowej przyszło pismo z jasnym nakazem wstrzymania wszystkich nagrań piosenkarki. Koterska jedzie do stolicy na rozmowy w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Okazuje się, że zastrzeżenia budzi jej swingujący, amerykański styl śpiewania. Koterska dostaje radę. Powinna śpiewać bardziej w stylu wschodnim, a nie w jakimś zachodnim. I jeszcze na dodatek wspaniałe radzieckie piosenki. Inaczej będzie musiała pożegnać się z radiem. Opisuje Emilia Padoł w książce Piosenkarki PRL-u. Artystka nawet nie to, że nie chciała, ale nie do końca nawet by potrafiła dostosować się do tych wymagań. Ja się chyba z tym urodziłam. Od najmłodszych lat nie umiałam inaczej śpiewać. Zawsze wszystko swingowałam, bo byłam zauroczona amerykańską muzyką i trwało to we mnie całe lata. Nie mogłam ani tego zmienić, ani ulepszyć. Nie potrafiłam po prostu inaczej śpiewać. I te moje podziały. Bo wie pani, wszystkie te lekko swingujące piosenki, które śpiewałam, trzeba było w języku polskim dzielić. Moje podziały były zupełnie inne, i nie mogłam z nikim śpiewać, bo zawsze wychodziłam albo trochę wcześniej, albo trochę później.
A to dlatego, że szalenie zależało mi na dykcji, którą tak wpoiła mi mama, żeby żadne słowo nie uciekło, żadna końcówka. Pozostały jednak koncerty i mimo, że w radiu już je nie grano, to jednak publiczność chętnie się na nie wybierała. W Sopocie udowodniła, że jest też znakomitą interpretatorką sztuki, ponieważ znana była raczej jako wykonawczyni wielkich przebojów. A tam udowodniła, że potrafi śpiewać także piosenki trudne i ambitne. Późniejsze lata to występy, koncerty, gdzie każdorazowo na trybunach był komplet publiczności. Ale teraz trochę prywaty, bo już Wam napomknęłam, że podczas wojny artystka poznała swojego męża, Jana Frankla. Mają syna Romana, który również jest związany z branżą artystyczną, ponieważ jest piosenkarzem i aktorem. Artystka w latach 70. ponownie nagrała płyty długogrające. Wystąpiła także w Opolu. Pod koniec tej dekady zaczęła także występować ze swoim synem, który nie tylko towarzyszył jej na scenie, ale był również autorem piosenek na tę płytę. Napisał także książkę, w której spisuje wspomnienia matki. W latach 80. zasiadała za to w jury festiwalu w Opolu, z którym była, jak widzicie, mocno związana. Ale to tyle na razie na temat syna, bo teraz mężczyzna jej życia, którym na pewno jest jej mąż, z którym są razem już ponad 70 lat, ponieważ jeszcze byli razem przez kilka lat przed ślubem. Dlatego ten staż na pewno imponuje i pani Maria była bardzo często pytana o receptę na udane małżeństwo, na szczęśliwą miłość. Jaki mam sposób na udany związek? Nie mam, chociaż w sumie to trzeba po prostu dobrze wybrać. Ja wybrałam anioła. W ich domu było raczej na luzie, oni sami byli lekko duchami, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W domu i w rodzinie nigdy niczego nie planowaliśmy. Nie tylko ze względu na moją pracę, która z normalnym, uregulowanym życiem nie miała nic wspólnego, ale po prostu tacy się urodziliśmy, mamy to we krwi. Kilka lat temu ukochany piosenkarki ucierpiał w wyniku udaru i bardzo podupadł na zdrowiu. Mimo tego, że pani Maria sama jest już osobą w podeszłym wieku, stara się jak najlepiej opiekować swoim mężem. Mąż jest po udarze, ja się trzymam, nie mam wyjścia. Normalnie sobie żyjemy, mąż jest bardzo chory, a ja się nim opiekuję. Na szczęście możemy liczyć na najbliższych, nie zapominają o nas, opowiadała kilka lat temu w wywiadzie Super Expressowi. Przyjaciele czasami zabierają mnie na zakupy, do lekarza samochodem. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem żelazną damą. Udaję, że mam siłę. Sama zmaga się niestety z bardzo poważnymi problemami z kręgosłupem, dlatego te wyjścia z domu ograniczyła już do minimum. Maria Koterbska nigdy nie opuściła rodzinnego miasta Bielska Białej. Nadal mieszka z mężem w kamienicy przy ulicy Stefanii Sempołowskiej, którą wybudował jej dziadek, czytamy na facebookowym profilu. Pani Maria została zresztą wpisana do księgi zasłużonych dla Bielska Białej. I nie ma się czemu dziwić, jej dorobek to ponad 1500 utworów. Jest laureatką Nagrody Artystycznej Polskiej Estrady Prometeusz 96 za wybitne osiągnięcia w sztuce estradowej. W 2013 roku natomiast w Bielsku Białej powstała Bielska Piwnica Artystyczna pod patronatem piosenkarki. I 13 lipca 2019 roku pani Maria skończyła 95 lat. Z tej okazji słynną piosenkarkę odwiedził prezydent Bielska Białej, a nawet życzenia oficjalnie złożył jej prezydent Andrzej Duda. Zawodowo mogę tylko pooglądać albumy, ale do pracy to już na pewno nie wrócę. Na wywiady nie mam siły, gości też nie mogę przyjmować, ale to miłe, że dziennikarze i fani wciąż o mnie pamiętają. Oczywiście, że pamiętamy. Dajcie znać, jakie jest Wasze wspomnienie z panią Marią, którą jej piosenkę uwielbiacie najbardziej, a może jest tu najmłodsze pokolenie, które znało te hity, ale nie miało pojęcia, kto je wykonywał. Piszcie, bo uwielbiam Wasze komentarze. Łapka w górę, jeżeli Wam się podobało i pamiętajcie, że widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Śledźcie mój kanał. Hej!